pod hasłem Cały naród odbudowuje swą stolicę obradował w Warszawie Ogólnokrajowy Kongres Odbudowy Warszawy. Licznych delegatów przybyłych z całego kraju przywitał przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych Aleksander Zawadzki. Prezydent Gierus w przemówieniu swoim stwierdził, że sprawa odbudowy naszej stolicy jest chlubnym zadaniem naszego pokolenia, dziełem, które pozostawimy po sobie w spadku. Zebrani owacyjnie powitali przedstawicieli architektów, budowniczych Warszawy. Znany publicysta Zasławski, przewodniczył delegacji radzieckiej, która spotkała się z gorącym przyjęciem zebranych. Poeta radziecki Aleksander Surkow, wskazując na plany Warszawy, powiedział: kiedy widzieliśmy Warszawę w roku 45, mogło się wydawać, że trzeba będzie dziesiątków lat, aby to miasto odbudować. Ale my, ludzie radzieccy, byliśmy przekonani, że odbudowa pójdzie znacznie szybciej, gdy wezmą ją w ręce polski robotnik i chłop. W Raczynie ukończono budowę najwyższego w Europie mastu antenowego, centralnej stacji Polskiego Radia. Po 28 godzinach na wysokości 337 metrów brygada majstra Karolczyka staje znowu na twardym gruncie. Robotnicy i technicy polscy mogą słusznie być dumni ze swej pracy. Głos Warszawy słyszany będzie teraz w całej Europie. W każdym zakątku Polski będzie go można odebrać na aparatach detektorowych. Prezydent Rzeczpospolitej podziękował twórcom mastu za ich owocny trud. Wyposażenie techniczne radiostacji jest gwarancją, że polskie słowo pójdzie szeroko w świat, szerząc ideę postępu i trwałego pokoju. Muzyka polska znajdzie słuchaczy przy radioodbiornikach z całej Europy. Przyznawana w każde święto lipcowe Nagroda Tygodnika Literackiego Odrodzenie przypadła w tym roku w udziale znanemu poecie Mieczysławowi Jastrunowi. Karol Kuryluk złożył w imieniu jury serdeczne życzenia laureatowi, którego książka daje nam prawdziwy wizerunek życia i pracy Adama Mickiewicza. Jesienią ubiegłego roku 170 traktorów wyruszyło w pole, by zakończyć akcję likwidacji ugorów na terenie Państwowego Gospodarstwa Rolnego Gigant w powiecie chrubieszowskim. Dziś robotnicy Giganta zbierają plon z 12 tysięcy hektarów uprawnej ziemi. Obok polskich żniwiarek pracują na polach giganta czeskie snopowiązałki,
oraz po raz pierwszy wprowadzone do Polski radzieckie kombajny. Żniw odwiedził majątek minister rolnictwa, Dąb Kocioł, któremu żniwiarze zgotowali serdeczne powitanie. Szczególnie zainteresowało ministra działanie kombajnu. Maszyna obsługiwana przez czteroosobowy zespół zastępuje 160 robotników rolnych, spełniając pracę żniwiarki, młotkarni i wialni, a także zbierając wymłoconą słomę. Państwowe gospodarstwa rolne przodują w stosowaniu nowoczesnych maszyn, w popularyzowaniu racjonalnych metod uprawy roli. Wydarzeniem dnia stał się w Kaliszu mecz między ludowymi zespołami sportowymi powiatów Ostrowskiego i Kaliskiego. Stadion miejscowy z trudem pomieścił gości z okolicznych wiosek. Sport zdobywa sobie coraz więcej zwolenników na tym. Młoda i niewyrobiona publiczność zachowuje się lepiej niż bywalcy wielu spotkań międzynarodowych. Najbardziej pasjonują się rodziny graczy. Nawet babcia daje się ponieść ogólnym nastrojom, zwłaszcza kiedy wnuczkowi udał się celny strzał do bramki przeciwnika. Laureatka Nagrody Stalinowskiej Ksenia Bastadze prowadzi doświadczenia nad hodowlą roślin tropikalnych w Gruzji. Opierając się na nauce Michurina, uczeni radzieccy uzyskali drogą selekcji nowe gatunki herbaty, odporne na mróz, sięgający do 20 stopni poniżej zera. Umiejętna uprawa zwiększyła znacznie wydajność nowych odmian krzewów herbacianych. Dzięki pionierskiej pracy uczonych radzieckich, hodowla herbaty przestała być wyłącznym monopolem kraju o ciepłym klimacie. Na święcie lotniczym w Bratysławie sportowcy czechosłowaccy zademonstrowali wysoką klasę sportu spadochroniarskiego. Skok z wysokości 2200 metrów. Spadochron został otwarty dopiero na nieznacznej wysokości. Skoki zespołowe także wykazały doskonałe wyszkolenie i brawurę słowackich spadochroniarzy. Jesteśmy na australijskiej fermie rybnej, która zyskała sobie ostatnio osobliwą popularność. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, zanim nie podadzą im obiadu.
Węgorze nie mogą uskarżać się na brak apetytu. Jedzą grzecznie z łyski wsiadłe mleko, a za deserem gotowe są dać nurka nawet na dno kubka.